Dzień dobry, moi drodzy. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdróweczka, jak najmniej problemików. I oby spełnienia marzeń, aby nam się wszystkie marzenia spełniały po kolei. A propos zdrowia, mam dzisiaj taki fajny przepisik na ciacho. Ja myślę, że sernik to wiadomo, serniczek proszę bardzo, makowiec też jak najbardziej, jak ktoś lubi. Ale teraz chciałam zaproponować inne ciacho z dynią. Nie wiem, czy piekliście, ale powiem Wam, że ciacho jest rewelacyjne, więc warto spróbować. Co będzie potrzeba? Będzie potrzeba dynie, około pół kilograma pire z dyni, czyli dynia upieczona. Po prostu pokroiłam, upiekłam dynię razem z innym ciastem, jak wcześniej piekłam, ona się upiekła, ja tylko ją blenderkiem zmiksowałam i już jest dynia gotowa. Także około pół kilograma. Może być mniej, więcej, jak to nam wyjdzie. W każdym razie mąki musi być 3 szklaneczki, ponieważ, aha, a propos, to jest porcja na dwie keksówki, takie 30-centymetrowe, nie? Dwie keksóweczki. Także jeżeli chcemy tylko na jedną, no to musimy sobie porcję zmniejszyć o połowę. Ja będę miała w dwóch foremeczkach. Takie foremeczki, dwie, o, przygotowane tutaj mam już. Masełkiem, bułeczką, tamto. Takie dwie foremeczki. Więc tak, 3 szklanki mąki. Do mąki już tutaj dosypałam 2 łyżeczki sody oczyszczonej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. To mąka. Cukru potrzeba będzie około 1,5 szklanki. 4 jajeczka. Soda już mówiłam, proszek do pieczenia też. Następnie będzie potrzeba jedną taką pomarańczkę, dobrze wyszorowaną, zmytą z tych różnych na skórce diabelstw wymytych, także trzeba będzie to dobrze sparzyć, wyczyścić i zetrzeć taką pomarańczkę, tak żeby około 2 łyżeczki były dobre, takiej skórki pomarańczowej. No i jeszcze szklaneczka oliwy, oleju z pestek winogron bardziej, tak? Tak, to tyle. Teraz jakie przyprawy potrzeba? Około pół łyżeczki imbiru. No najlepiej może być suszony. Na przykład ja tutaj nie mam suszonego, więc po prostu świeżego trochę starłam. Około łyżeczki wtedy, tak? Startego. Teraz jakie przyprawy dodam? Więc tak. Około 2 łyżeczek cynamonu. Pół łyżeczki zmielonego kardamonu. Pół łyżeczki gałki muszkatołowej. Pół łyżeczki, no to tylko imbiru to już mówiłam, i mielonego goździka, też około pół łyżeczki. Jeszcze szczypta soli. Takie przyprawy będą potrzebne. No i imbir, jak już wspomniałam, ja mam świeży. Teraz kwestia, jak będzie robione. Powiem tak szybciutko. Więc tak, olej z cukrem będę ucierać, następnie po jednym jajku będę dodawać i dalej ucierając. Następnie dodam pire z dyni, skórkę z pomarańczy i znowuż wymieszam. I ostatnią rzecz, którą dodam, to będzie mąkę. Powolutku będziemy dodawać mąkę, która tu jest już z pioszkiem do pieczenia i z sodą. I przyprawy. Wtedy z mąką przyjdą również przyprawy na koniec. I to wszystko ładnie wymieszamy mikserkiem i do keksóweczek i do piekarniczka. Także nie ma co, bierzemy się do miksowania. No, zaczynamy. Najpierw mam szklaneczkę oleju z pestek z winogron. Już mamy. I do oleju dodamy cukier. 1,5 szklanki cukru i będziemy to miksować. Włączamy.
łopatki, żeby teraz nie mieszały, bo coraz cięższe będzie to ciasto. W międzyczasie sobie sparzone rodzynki sułtańskie pokroiłam. One są bardzo duże. To ja sobie je pokroję. Wydaje mi się, że już jest ładnie wyrobione. Piekarnik już się nagrzał, także już będę przesypywać, przelewać ciasto do tych keksóweczek. Pieczecie sobie, kochani, w czym kto lubi. Czy w keksówkach, czy w jakiejś innej foremce, to jest dowolne oczywiście. Dobrze, mamy rodzyneczki. Rodzyneczki sobie zaraz dosypiemy. Piekarnik nagrzany do temperatury 180 stopni. Piec będziemy około godziny, ale trzeba jeszcze sprawdzić patyczkiem, czy jest upieczony oczywiście. Dobrze. Więc tak, biorę foremeczki, wysmarowane masełkiem i bułką tartą. Dobrze. Jeszcze będzie potrzebna łyżka. Gęste. Zrobić pauzę, żeby podosypywać w środek rodzynki. No. To nie jest obowiązkowe oczywiście, to już jest każdego indywidualna sprawa, czy doda rodzynki, czy orzeszki, czy jedno i drugie, czy jakąś skórkę kandyzowaną, co kto lubi. Dobra, rodzynek chyba dosyć jest. Jeszcze troszeczkę dosypiemy orzeszków pokruszonych. No i teraz będę dodawała resztę siarka. Mogło być trochę raczej, chociaż był przelewem, ale zrobiłam jedno przepisy. W tym przepisie była szklanka, oleju z pestek winogron. Ale wydaje mi się, że mogą być jeszcze pół szklaneczki. Nie wiem, czy mi się jeszcze uda wyskrywać trochę. No dobrze, tyle by się udało. Tyle wyskrywałam. Teraz spróbuję tutaj. Damy te rodzyneczki. Zobaczymy, jak się ciasto będzie zachowało na środku kuchenia. Jak wyrośnie. Czy faktycznie musi być aż w dwóch foremkach. Jeszcze posypię trochę orzeszkiem.
Można jeszcze cynamonkiem posypać. Zaraz powącham i zobaczę, czy trzeba cynamonkiem posypać, czy już wystarczy tego cynamonu. Ładnie pachnie. Ja myślę, że wystarczy. No i tak jak mówiłam, 180 stopni na godzinkę. I sprawdzamy patyczkiem, czy już jest upieczone. Także do zobaczenia za godzinkę. I tak wygląda ciasto z dynią. Przyklejone rodzyneczki. Bardzo smaczne przyprawy korzenne. To tak smakuje trochę jak właśnie trochę jak piernik. Bardzo fajny ciasto. Aha, i jeszcze raz zdrowych i wesołych świąt. Bożego Narodzenia. Smacznego. We'll be right back.